Witam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Jego imię Króla Królów, przed którym zegnie się wkrótce każde kolano, będzie już dzisiaj wśród nas wywyższone i uświęcone. A nasze pokorne poddanie się Jemu, poddanie się Jego władzy, niech będzie proroczym zwiastowaniem dla tego świata wiecznego panowania Baranka Bożego. Baranka, który przy swoim drugim przyjściu objawi się jako Lew z Judy, potężny i zwycięski. I kiedy dzisiaj poddajemy się Jego władzy, wysyłamy temu światu sygnał. Obojętnie, czy widzą to ludzkie oczy, czy tego nie widzą. Systemowi tego świata, że należymy do innej ojczyzny. To dzisiaj dla mnie ogromny przywilej być tutaj. Może, nie wiem, nie popełnię dużego faux pas, jeżeli troszeczkę wplotę Izraela w przesłanie. Jakoś nie potrafię go oddzielić tak całkiem od Biblii. Wiem, że te rzeczy trudno jest nam powiązać z naszą wiarą. Proszę o cierpliwość. I chciałbym powiedzieć, Pan kładzie mi to na serce. Może popełniam błąd, ale Pan kładzie mi to na serce. Chcę przedstawić Izrael jako naród nowego przymierza. Chcę wyeliminować ten schemat, który mamy, często zakorzeniony. Dlaczego? Bo nastają takie czasy, kiedy Izrael wchodzący w zaplanowane od początku dla niego nowe przymierze całkowicie bardziej niż dynamit, niż bomba atomowa, niż jakikolwiek środek wybuchowy zupełnie rozsadzi systemy królestw tego świata. Te wszystkie dzikie bestie księgi Daniela panujące jedne po drugich, na które nikt dzisiaj nie ma mocy, ani żadne instytucje antykorupcyjne, ani zmieniająca się władza. Dlatego, że to jest potężny system, a jednak Bóg znajduje na to sposób. Jego drugie przyjście, tak wierzę, przybliża się obecnie szczególnie w niesamowity sposób, o czym świadczy i sytuacja w Izraelu, i sytuacja na całym świecie. To, co się dzisiaj dzieje, a nie muszę mówić, bo to nie jest miejsce, żeby szczegółowo o tym mówić, cała ta destabilizacja, ten wzrastający niepokój, ten brak bezpieczeństwa, brak punktów odniesienia, które dotąd były nam znane, tak? Ktoś nas gdzieś zawsze chronił, a teraz nie wiemy, kto nasz kraj będzie chronił. To wszystko wzbudza na ziemi, w ludziach tego świata, możemy powiedzieć to, co Biblia określa jako lęk bezradnych narodów. Ale w Kościele Bożym tutaj to wszystko wzmacnia nadzieję. Kiedy wychodzi siewca i sieje, to też wychodzi przeciwnik i też sieje, konkol. Więc kiedy widzimy ten drugi proces, że coraz więcej konkolu, zamętu, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że siewca zbliża się też do finału. I te dwa procesy idą razem. A więc ja widzę w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, nadzieję szybkiego spotkania z Panem, na które przecież z tęsknotą czekamy. Pokolenia całe czekamy. A my mamy taki przywilej. Jesteśmy bliżej niż wszyscy. Nie tylko dlatego, że żyjemy teraz, a oni wtedy, ale właśnie ze względu na to, co widzimy. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tak właśnie wokół tych kwestii eschatologicznych, w środku samym, mówiąc o zmartwychwstaniu, o drugim przyjściu, Paweł mówi, tym się pocieszajcie, nie straszcie się tym. Czasami niektórzy, jakby interpretując Księgę Objawienia, która obfituje w mnóstwo mrożących krew w żyła zdarzenia, sprawiają takie wrażenie, jakby to miało w nas wzbudzać strach. Jakieś straszne rzeczy, które nam wyrządzają, straszne spiski. Tymczasem chodzi o to, że Biblia to wszystko zapowiada, abyśmy się nie bali, abyśmy umocnili się w Bogu. Baczcie, abyście się nie trwożyli, mówił Jezus w kazaniu na Górze Oliwnej.
kiedy pytali go, jaki będzie, będą znaki końca świata. Baczcie, abyście się nie tworzyli. I dzisiaj tak znowu zwróciłem na to szczególną uwagę. Tu też troszeczkę się bałem, ale z innego powodu. Baczcie, abyście się nie tworzyli. To jest przykazanie, dlatego że to nie przyjdzie nam tak naturalnie, kiedy znowu coś się stanie. Bo to musi się stać. Jak to musi? Ponieważ jest to przewidziane przez Boga. On ma to wszystko pod swoją kontrolą. Nie doświadczamy takich strasznych rzeczy, jakich wielu z naśladowców Jezusa, Jeszuły z pierwszego wieku już wkrótce doświadczało. Zniszczenie świątyni, atak Rzymian, pożoga straszliwa, ponad 1 000 000 ofiar. Bardzo często bardzo dzielnych Galilejczyków. Wśród nich Bóg zatroszczył się o swoją resztkę. Właśnie na podstawie tych słów, o których wspomniałem, poprzez dosłowne potraktowanie tego kazania na Górze Oliwnej, wielu wierzących naśladowców Jezusa, tego prazboru, zdążyło w ostatniej chwili, tuż przed przyjściem Rzymian, wydostać się z Jerozolimy, tuż przed obrężeniem, i po drugiej stronie Jordanu znaleźli schronienie. Więc dobrze jest patrzeć w te miejsca i szukać prowadzenia Bożego. Tam było powiedziane, jak to wszystko zobaczycie, tak, to nie zwlekajcie. Nie schodźcie już nawet po rzeczy na dół, tylko uciekajcie, tak? W góry gdzieś tam. Oni odczytali, mają uciec właśnie tam, do miejscowości Pella. To jest bardzo ciekawy epizod, zapomniany troszeczkę, ale jednak z życia Kościoła, z życia oblubienicy Chrystusa. Gdy to ujrzycie, wszystko wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Tak mamy rozumieć te wszystkie zapowiedzi, że będą wojny, wieści wojenne i tak dalej. Nie znamy daty, ale zaprawdę na naszych oczach miękną gałązki drzewa figowego. Tak jak ta wiosna wokół nas. Ja myślę, że ona jeszcze jakoś przyspiesza to. Sytuację w Izraelu myślę, że też obserwuje ten niewidzialny świat. To jest wskazówka na Bożym zegarze czasów. Oni też orientują się, w którym punkcie są. I dlatego robi się źle, bo kurczy się ich czas i pole działania. A więc chwała Panu, ponieważ pomimo tego, że jest większa gwałtowność różnych zdarzeń, tak, i w tym, co robi bezbożny człowiek wobec siebie nawzajem, i gwałtowność zjawisk w przyrodzie, mamy wrażenie, że jakby narastała coraz bardziej. Dlaczego? Ponieważ zbliża się kres okupacji złego i zbliżamy się do tego wspaniałego, oryginalnego powołania, które od początku Bóg dla nas zaplanował, które wciąż jeszcze moc ciemności usiłuje w jakiś sposób stłamsić. Ale to nie potrwa długo. Możemy nie rozumieć jakichś tam szczegółów, proroctw. One zresztą być może będą stawały się jasne w miarę dziania się pewnych sytuacji. I to nie jest dzisiaj nasze zadanie, by to rozstrzygać. Ale jedno możemy z pewnością powiedzieć, że właśnie Izrael, naród, ziemia, Jerozolima znajdują się w centrum wydarzeń końca obecnego czasu. I tu chyba wszyscy, myślę, zgodzimy się, że to jest taki punkt orientacyjny, że to nie jest taka walka na oślep, że to są, Bóg wyznaczył pewną szczególną taktykę i związał ją właśnie ze swoim narodem, i on jest pewną stawką w tej Bożej grze. I my w tym też uczestniczymy. Przez naszą modlitwę o Izrael. To przynosi Kościołowi ogromne błogosławieństwo. To nas włącza do tej zwycięskiej drużyny. Nie dajmy się z tego wypchnąć gdzieś na ławkę rezerwowych. Działanie Boże z Izraelem, które nasze pokolenie miało przywilej obserwować. Ja może nie, ale dzięki Bogu mamy dziś wielu starszych i to jest ogromny przywilej. Jestem głęboko poruszony tym szacunkiem, jaki został tutaj okazany. Bo to jest coś na odwrót wobec mentalności tego świata, gdzie jest kult młodości, kult tego, co najnowsze. I tak było też w niektórych epokach starożytnej Grecji. Jednak myślenie ugruntowane na Bożym Słowie, na Jego objawieniu, jest dokładnie odwrotne.
właśnie bogactwo wieku, doświadczenia. To, co światu się nie opłaca, bo wszystko jest przeliczane na pieniądze. Ani się leczyć nie opłaca, ani nic się nie opłaca, tak? Ale my nie jesteśmy automatami do wrzucania pieniędzy. My, jako ludzka istota, nasze ciała przeznaczone są dla Pana do odnowienia, do całkowitej przemiany. I my to właśnie afirmujemy, szanując starszych. I to, że kiedyś w Jego Królestwie będziemy żyć wiecznie. Nie sposób nie wspominać o Abrahamie, mówiąc o Izraelu. On, kiedy zaczynał swoje powołanie i wszedł do ziemi, miał 75 lat. Także bardzo dużo przed każdym. Te wszystkie sprawy, o których nie trzeba zbyt szczegółowo mówić, odrodzenie się państwa, odrodzenie się ziemi Izraela, zgromadzenie tego narodu, który doświadczył tak strasznych prześladowań. Dosłownie niemalże minutę po strasznej zagładzie, tak? Tak jakby proroctwo Ezechiela wypełniało się na naszych oczach i na naszej ziemi, ponieważ literalnie stąd wychodzili z grobowców ocaleńcy i szli do swojej ziemi. I Bóg powiedział tam właśnie w księdze Ezechiela również, że to są jeszcze tylko kości, to są tylko ciała, ale mówi do proroka tak, wezwijcie tchnienie, niech ono przyjdzie i ożywi. To można także odnosić do naszego życia, każdego z nas, ale myślę, że ma szczególne zastosowanie dla Izraela. O to prośmy, o Boże tchnienie dla ziemi Izraela. Dlaczego? Parę słów dzisiaj właśnie na ten temat chciałbym powiedzieć. Niech to wszystko, co tam się dzieje, będzie impulsem dla naszej wiary, nie jakąś taką zewnętrzną rzeczywistością. Mamy szczególne odniesienie do tego Bożego narodu. Inne niż do Ameryki, do Niemiec, do Rosjan, nikomu nic nie ujmując, z całym szacunkiem do każdego. Ale jednak nasz Pan Jezus Chrystus jako człowiek nie był Rosjaninem, nie był Niemcem. I nie dokonał swojego dzieła na krzyżu Golgoty w czasach któregoś z ich świąt narodowych. Izrael nie został wybrany jako naród, zauważmy, jako gotowy naród. Ale zaczęło się od jednego człowieka, z którego Bóg dopiero ten naród stworzył. I wtedy zawarł z nim pierwsze przymierze. Ale dziś chcemy powiedzieć, że na tym się nie skończyło. I w którymś momencie, mam nadzieję, szybko dojdziemy do tego momentu. Musimy sobie w dzisiejszych czasach uświadomić, że razem z Izraelem, nawet z tą częścią, która jest ciągle jeszcze w niewierności, jeszcze nie rozumie pewnych rzeczy, często zrażona przez złe świadectwo z naszej strony, z naszej, mówię, szeroko rozumianego chrześcijaństwa, że mimo to i oni, i my, ich przetrwanie i nasze stoi na gruncie tej samej Bożej wierności. Wierności Boga, który zawierał z człowiekiem przymierza. Nie nasza, ale Jego wierność jest tutaj fundamentem. Możemy powiedzieć, że Jego niezmienna wierność dopiero jest źródłem naszej wiary. Poprzedza ją. Tak można by ciekawie też zinterpretować te słowa Habakuka, że z wiary sprawiedliwy żyć będzie. To hebrajskie słowo emuna dotyczące wiary oznacza też wierność. I można by powiedzieć wierność czyją? Czy moją, czy Boga? Wierność przymierzu. Myślę, że jedno i drugie, ale ta wierność Boża, z której sprawiedliwy będzie żył, poprzedza naszą wiarę. Gdyby On nas nie przyciągnął, czy bylibyśmy tutaj? Więc dlaczego mamy odmawiać tego Izraelowi? Jeżeli Bóg jest taki, że wybiera, a potem odrzuca, obiecuje, a potem przenosi obietnicę na kogoś innego, to my też tu nie możemy mieć żadnej pewności. A przecież mamy pewność.
Tacy kapryśni to byli bogowie, których poganie czcili. Należało ich przekupić, przynieść im ofiarę w prezencie, żeby zyskać przychylność. Trzeba było zbudować jakąś okazałą świątynię, żeby ten Bożek tam się dobrze czuł, żeby dobrze nam tutaj... Wiadomo. Ale nigdy nie było pewności, że nie będzie jakiś kapryśny i nie zmieni zdania. Nie ujmujmy więc chwały Bożemu imieniowi, głosząc ideę zastępstwa. Boże serce jest dość szerokie dla wszystkich. Nasz Bóg jest Bogiem, który po pierwsze sam szuka człowieka. To nie człowiek dociera do Niego we własnym interesie, żeby Nim manipulować, jak w pogańskiej religii. Czasem może tak to wyglądać, ale jeżeli jest w tobie jakiś ruch ku Bogu, to znaczy, że to On pierwszy już zaczął działać. Sam szuka człowieka w jego zbłąkaniu. Chce rozplątać problemy jego życia. Przybliża się i co najważniejsze, co dzisiaj chcemy zaakcentować, zawiera z nim przymierza. To jest ciekawe, że Bóg właśnie taką formę wybrał komunikowania z człowiekiem. Przymierze. To jest naprawdę coś wzniosłego. W tym świecie widzimy, że układy to zawierają wielcy z wielkimi. Być może na takiego jak ja w ogóle by nikt nie spojrzał. Jeżdżę starym samochodem i tak dalej. Ale Pan Bóg nie. Pan Bóg podnosi człowieka w jego upadku. Popatrzmy chociażby na Abrahama, zwykłego człowieka. Gdzieś w takiej epoce daleko, daleko wstecz. I wszystko, co chce mu obiecać, co chce mu dać, nie mówi tak tylko na ustne zobowiązanie, ale potwierdza przymierzem, pewnym szczególnym aktem przymierza, potwierdzonym jeszcze rozlaniem krwi ofiary, co potwierdza taką solemność tego. Tutaj pamiętamy, i nie będę już tego czytał, w Księdze Genezis polecam 15 rozdział, właśnie pierwszy taki akt przymierza z Abrahamem, kiedy Bóg kazał mu rozdzielić połówki zwierząt i być może o takie przejście się uformowało, jak tutaj jest. Warto to poczytać. To taki był rytuał znany zawierania przymierzy w tamtym czasie. I idea była taka, że ja się do czegoś zobowiązuję i druga strona się do czegoś zobowiązuje. Na przykład wasal i jego podporządkowany ktoś. Jeżeli ja złamie reguły mojego postępowania, jeżeli nie dotrzymam na przykład ochrony tego człowieka, to niech się ze mną stanie to, co się stało z tymi zwierzętami. Tak? Czyli mówiąc krótko, śmierć. Ja na to się godzę. Ja gwarantuję swoim istnieniem, że spełnię warunki tego przymierza. I Ewangelia, która tam jest zawarta, polega na tym, że kiedy Boża obecność pod postacią płonącego pieca, tak, i pochodni przechadzała się pomiędzy tymi połówkami, to Abraham był pogrążony w głębokim śnie. Nie wyłącza go to z tego przymierza, ale wskazuje, że Bóg jednostronnie wziął na siebie i swoje, i jego zobowiązania. Przymierze z Abrahamem było przymierzem łaski, przymierzem obietnicy, którą Bóg jednostronnie zagwarantował, że wypełni. Nie znaczy to, że Abraham mógł powiedzieć teraz, to ja sobie będę żył jak chcę, bo Bóg mi to zagwarantował. Bóg powiedział innymi słowy, to ja doprowadzę ciebie czy twoich potomków do takiego stanu, że będę mógł cię błogosławić. I dopiero wtedy to będzie. I wiemy, historia narodu izraelskiego jest troszeczkę wyboistą drogą, ale Bóg do tego doprowadzi. Zagwarantował swoim istnieniem i myślę, że to też jest taka prefiguracja krzyża, że gotów był nawet oddać swoje życie, aby spełnić warunki tego przymierza. A więc Bóg szuka towarzysza, Bóg szuka partnera, chociaż wiemy, że tutaj jest nierównomiernie, to troszeczkę jest na wyrost powiedzieć o nas w taki sposób, a jednak w pewnym sensie jest to prawda.
przywraca to nam godność upadłemu człowiekowi. On podnosi nędzarza z prochu. I możemy sobie zadać pytanie, tak naprawdę kto z nas jest tego godzien? Jeżeli wymierzamy palec w stronę Izraela, zastanówmy się, czy my zasłużyliśmy bardziej niż ktokolwiek inny. I patrząc na to Boże działanie w całym tym rozmiarze i nie Żydów przychodzących do Chrystusa i Żydów. Apostoł Paweł woła na końcu 11 rozdziału w zdumieniu. Jakże niezbadane są wyroki Jego, jakże niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? I tu jest ważne. Albo któż wpierw dał Mu coś, aby otrzymać odpłatę? Czy mieliśmy coś takiego, my albo Żydzi? Może mają jakieś różne rzeczy, jak stereotypy głoszą, ale na pewno nie tyle, żeby dać Mu coś najpierw, żeby Go przekupić. To w ogóle nie jest w naturze naszego Boga. Tutaj działa łaska, o której tyle dziś słyszeliśmy i która jest gruntem naszego życia. Nie mieliśmy i nie mielibyśmy nic, żeby Mu dać coś, za co moglibyśmy otrzymać odpłatę. Jaki wniosek? Albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Właśnie w tym kontekście i to, że dzisiaj tutaj siedzimy, że możemy w ogóle mieć nadzieję, tak, w różnych sytuacjach życiowych modlimy się o różne sprawy, tak, żeby Bóg coś wyprostował. I nasza nadzieja jest ugruntowana w tym, że jeżeli On to zrobi ze względu na siebie, na swoje święte imię. I to rzeczywiście jest dobra podstawa, bo my nie mamy nic, co najpierw moglibyśmy Mu dać, żeby za to otrzymać odpłatę. Ani my, ani Żydzi, ani żaden naród. I to jest najlepsza kotwica naszej nadziei w tych niespokojnych czasach. Ale także wielka nadzieja Izraela już od czasów obietnic danych Abrahamowi. Ponieważ one się wypełnią, kiedy Izrael jako całość wejdzie w rzeczywistość nowego przymierza. Nie ograniczajmy tego tylko dla siebie. Naprawdę wielkie i wspaniałe rzeczy Bóg zacznie czynić z Izraelem i na całej ziemi przez Izrael, kiedy oni również obejmą całkowicie to błogosławieństwo od początku dla nich przeznaczone. I módlmy się o to, bo jesteśmy w jakimś sensie też dłużnikami. To nas może wzbogacić, modlitwa Izraela. Apostoł Paweł, 10 rozdział listu do Rzymian, mówi, że pragnienia serca jego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. A wiemy, że przecież był apostołem narodów. To on przecież powiedział, że w dostępie do zbawienia nie ma Żyda ani Greka. A jednak z jakichś powodów Izrael ciągle jest bardzo ważny dla niego. Oczywiście to są jego rodacy. Chciałbym i chcielibyśmy mieć takich modlicieli jak on. Waży się nawet powiedzieć nieco wcześniej, przed Chrystusem, 9 rozdział tak się zaczyna, że nie kłamie, mówi, poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, prawda? Jest to zupełnie jawne przed Bogiem. Nie ma wyższego autorytetu, przed którym mógłbym to powiedzieć, że mam wielki smutek, nieustanny ból, że byłem gotów modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za moich braci. Krewnych według ciała. Jednoznacznie jest określone, że chodzi o naród izraelski, do których należy synostwo, chwała, przymierza. Właśnie o tych przymierzach dzisiaj mówimy. Nadanie zakonu, służba Boża, obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Jedno z niewielu miejsc, gdzie jest tak o tej tajemnicy natury Chrystusa jednoznacznie powiedziane, że On jest, pochodzi z Izraela według ciała, a jednocześnie jest to Bóg błogosławiony na wieki. Dlatego On sam powiedział do Samarytanki, zbawienie pochodzi od Żydów. Gdyby chodziło tylko o to, że ten naród jest taki zdolny, no to byłby pewien szowinizm. Ale On to powiedział właśnie w tej tajemnicy bosko-ludzkiej natury. A jednocześnie czuł się w pełni Żydem. To też jest niezwykle ważne dla nas, kiedy dziękujemy Bogu za Izrael. Więc apostoł Paweł, apostoł narodów, jednocześnie ciągle bardzo modli się o Izrael. Myślę, że nie tylko z jakiegoś sentymentu,
ale dlatego, że zdaję sobie sprawę, że jeżeli oni nie wejdą w pełnię nowego przymierza, to Boży plan się nie wypełni w ogóle. Ani dla nich, ani dla narodów. Jesteśmy razem od siebie nawzajem uzależnieni. A jednak jest pewny, że Bóg doprowadzi do zbawienia Izraela. I mówi o tym pod koniec 11 rozdziału. Ale i oni, tu chodzi o Żydów, tych, którzy nie rozpoznali Mesjasza, pewna ich część. Ale jeżeli oni nie będą trwali w niewierze, to zostaną z powrotem wszczepieni. Wszczepieni w swoje szlachetne drzewo oliwne, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. To są słowa łaski, ważne także dla nas. Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Były takie teologie w historii Kościoła, które mówiły, nie, Bóg nie ma mocy już ich wszczepić. To się już wszystko skończyło. A jeżeli żyją, to tylko po to, by być odstraszającym przykładem, co się dzieje z odstępcami. Ale wrócili do swojej ziemi, założyli państwo i to wszystko nagle, i co więcej, rosnąca ich liczba zaczyna rozpoznawać Mesjasza. Bezprecedensowo od czasu pojawienia się naszego Pana, od czasu głoszenia Ewangelii. Co znaczy, że naprawdę Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Wobec tego, jaka powinna być nasza postawa? Jeżeli ty odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, czyli przychodzący z narodów, zostałeś wszczepiony wbrew naturze, w szlachetne drzewo oliwne, czyli w te bogactwa duchowe Izraela i przede wszystkim w nowe przymierze, które miało być zawarte, jak powiedział prorok, z domem judzkim, z Izraelem. O ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Powiedzmy chwała Panu. To jest potężna deklaracja, kiedy my deklarujemy, że jest taka Boża moc, że jego serce jest dość szerokie, że krnąbrność człowieka nie przezwycięży Bożej miłości. To miłość Boża przezwycięży krnąbrność człowieka. Gdyby nie tak, mam nadzieję, nikomu nie ubliżę, ale kto z nas by tu dziś siedział? A mnie na pewno by tutaj nie było, na pewno. W swoje drzewo oliwne Bóg wszczepi tych, którzy z natury do Niego należą. Nie z natury takiej, że są lepsi, ale jako etniczni potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. I tutaj jest wielka tajemnica powiedziana. Paweł mówi, że to tajemnica, nieznana wcześniej. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób zbawiony będzie cały Izrael. Na pewno mówimy tu o dwóch rzeczach. O wierzących z narodów i o całym Izraelu. Izrael to Izrael. To nie jest jakiś synonim czegoś innego. I Bóg ma plan właśnie dla Izraela jako całości i On to dokończy. I oczywiście będzie taki czas, że wszyscy razem będziemy stanowić jeden lud. Ale te wyjątkowości żydowskie, ja myślę, one nie staną się czymś, co oddziela od pogan, ale staną się ogromnym bogactwem w ciele Mesjasza. Tak jak Bóg w różny sposób obdarowuje różnych ludzi i nie wszystkich jednakowo. I ten naród wniesie coś niesamowitego. Wierzę w to głęboko. Ogromny wymiar błogosławieństw zgodnie z Bożą suwerenną wolą, bo On obdarza według własnej woli. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Dlatego, że w taki dynamiczny sposób Ewangelia rozprzestrzeniła się także wśród nas. Ale co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Bo Bóg zaprzyjaźnił się z Abrahamem i powiedział, to jest mój przyjaciel. Tu jest mowa o tym przymierzu z Abrahamem, o tym jednostronnym Bożym zobowiązaniu. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Kiedy potwierdzamy, że Bóg jeszcze ma plan wobec Izraela, jednocześnie umacniamy się w naszej pewności,
że także nie porzuci swojego Kościoła mimo tych błędów, które my popełniamy. Te dary, te powołania, wybrania są nieodwołalne. I kiedyś On doprowadzi do pełnej jedności. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń Kadosz, Kadosz, przypomniałem sobie właśnie okoliczności, kiedy śpiewali je wierzący Żydzi, mesjańscy. Tak? I oni odnoszą to do Jeszuły, do Jezusa, do Mesjasza, swojego Pana. I kiedy nie Żydzi razem z nimi stoją i śpiewają, kiedy możesz paść w objęcia swojego żydowskiego brata, który wierzy w Jeszuę, to nie ma większego cudu na tym świecie. Większego cudu pojednania. Wznosimy się ponad ogromne wieki nienawiści wykopanej przez moc ciemności. Ale to nie jest w naszym interesie, bym tak powiedział. Nie dajmy się temu zaślepić. Właśnie poprzez ten cud nowego stworzenia Żyda i nieżyda, kiedy odnajdujemy siebie nawzajem jako bracia, kiedy rozdarta jest zasłona, możemy mieć wszyscy przystęp do Boga i kiedy mur nieprzyjaźni jest zburzony w Jego ciele. Dzieje się największy cud na ziemi, który jest znakiem końca obecnego systemu. I na coraz szerszą skalę to się dzieje. Nawet czytałem ostatnio, że bardzo ważne spotkanie miało miejsce w Izraelu z udziałem między innymi na wysokim szczeblu ministerialnym, z udziałem Żydów mesjańskich. To jest niebywałe, bo dotąd oni byli specjalnie niezauważani. Albo mówiono, jak są, wyparli się żydostwa. Pod wpływem świadectwa chrześcijan, którzy przybywali tam na święta namiotów, aby demonstrować swoje pragnienie, tak, pielgrzymowania na święto szałasów. To zrobiło takie wielkie wrażenie na czynnikach rządowych w Izraelu, że zaprosili również Żydów mesjańskich. I być może zacznie się kończyć to ich getto w ich własnym narodzie. No i nie wiem, co pomyśleć, co się może zacząć dziać. Może jeszcze zdążymy na to popatrzeć. Chciałem tylko powiedzieć, że to słowo, które tu Paweł cytuje, że to będzie przymierze moje z nimi, pochodzi z proroctwa o nowym przymierzu, które zawarte jest w księdze Jeremiasza. Oto idą dni, 31 rozdział, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I Bóg je zawarł, tylko że cały Izrael jeszcze nie wszedł, nie zrealizował tego powołania. Natomiast przedziwnym zrządzeniem losu, przedziwnym paradoksem i niezwykłym wyrazem łaski jest to, że my pełnymi garściami z tego korzystamy. To jest niezwykłe. My, którzy wtedy, jak Jeremiasz to mówił, byliśmy na końcu kolejki. Tak, ale Bóg jest cudowny. Bóg nie ma względu na osoby. Ale pamiętajmy też o tym, włączając w nasze modlitwy chociaż jedną wzmiankę o Izraelu, o pokoju dla Jerozolimy. Bo korzystamy, jesteśmy współobywatelami, współdziedzicami. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej. Tu jest mowa właśnie o tym przymierzu mojżeszowym, które jest często utożsamiane z Izraelem. Ale Bóg mówi tak, oni to przymierze zerwali, wiecie, bardzo szybko. Złoty cielec. I w zasadzie Mojżesz jeszcze z góry nie zszedł. Gdyby to tak działało, że momentalnie kończy się Boża relacja po zerwaniu tego przymierza, to by ich w ogóle nie było w trzeciej księdze Mojżeszowej, w czwartej i w następnych. A jednak Bóg mówi, ja to naprawię. Dlatego, że kocham ich ojców, kocham Abrahama. To jest mój przyjaciel. Spróbujemy usiąść, pomyśleć i wspólnie znajdziemy z tego wyjście. I jakie jest rozwiązanie? Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon w ich sercu, nie na tablicach kamiennych. Tak, to jest to, co Paweł mówi, nie ta służba śmierci, ale będzie to wypisane przez Ducha w sercach. Wypiszę na ich sercu, będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana.
gdyż wszyscy mnie znać będą od najmłodszego do najstarszego z nich. Chodzi tutaj o to, od najmłodszego do najstarszego. To jest synonim całego Izraela. Odpuszczę bowiem ich winę, grzechu ich nie wspomnę. I to mówi Paweł. Zauważmy, początek 33, lecz takie przymierze z nimi zawrę i końcówka tego fragmentu, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Co znaczy, że on obejmuje cały ten urywek. Dlaczego tak skrótowo? No bo pewno nie miał za dużo miejsca w tym liście, ale wiedział, że jego czytelnicy dobrze znają teksty prorockie. I mówi, będzie czas, kiedy to znajdzie zastosowanie dla całego Izraela. I nie mamy powodu, żeby przerywać. Oczywiście to dotąd odnosi się także do nas, ale dla Izraela jest jeszcze szerszy pakiet, gdzie dalej jest potwierdzone, że Bóg, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, wyznaczył księżyc, gwiazdy, by świeciły w nocy. Czyli cały ten potężny kosmos, wszechświat jest Bożym świadkiem. Pan zastępów Jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. To jest ogromne zapewnienie dla Izraela i potwierdzajmy, że ono jest. I ono jest razem w pakiecie dla nich w Nowym Przymierzu. Wtedy się tak naprawdę spełni prawdziwie ich powołanie. Nie w jakiejś wrogości z narodami, ale w przyjaźni i w Bożym pokoju. Szalom. Nie ma powodu, by czytając jedno, pominąć drugie. Więc w jakimś sensie jesteśmy ze sobą powiązani. Dwóch studentów w Stanach, w Nowym Jorku, zorganizowało takie spotkanie, jak skutecznie zniszczyć Izrael. Rozwiesili plakaty, rozdawali ulotki. Przyszło mnóstwo ludzi, znacznie więcej niż tu dzisiaj. Była taka atmosfera napięcia, no temat kontrowersyjny. Ameryka przecież jest wolnym krajem. To by pasowało może gdzieś indziej, kraj arabski jakiś, ale byli też przedstawiciele społeczności żydowskiej, usiedli z przodu i nie wiedzieli, czego się spodziewać. A ci studenci to byli studenci seminarium biblijnego. Powiedzieli, mamy tu dobrą instrukcję. Przeczytali ten tekst i powiedzieli, zgaście słońce. Tak? Zatrzymajcie ruch ziemi. Zrzućcie wszystkie gwiazdy. Rozwalcie księżyc. No to może Izrael przestanie być Bożym narodem i wtedy go zniszczycie. Jak tylko powiedzieli właśnie, to przeczytamy z Jeremiasza, to siedzący z przodu rabini tak spojrzeli na siebie, szturchnęli się, chyba wiemy, o co chodzi. I się troszeczkę atmosfera rozluźniła. W zasadzie polecam, by przeczytać jeszcze kilka wersetów poprzedzających ten tekst. Tam jest powiedziane o tym, że Bóg, to co dzisiaj już zaczynamy widzieć, tak jak kiedyś dyscyplinował Izrael, tak będzie dopilnowywał, żeby go teraz odbudowywać. I można powiedzieć, że to odbudowywanie Boże trochę wyprzedza ich upamiętanie, ale ono też niewątpliwie nadejdzie. Tak więc u końca czasów dokonają się dwa ważne procesy. Wejdzie do królestwa pełnia pogan. Dlatego nie ustawajmy w wysiłku ewangelizacyjnym, bo nie wiemy, kto dopełni tą pełnię pogan. To trzeba też bardzo dobrze zrozumieć, że zainteresowanie Izraelem nie oznacza, że tracimy zainteresowanie moim sąsiadem. Wprost przeciwnie, to dopiero nadaje temu sens. Bo może mój sąsiad będzie tym ostatnim, który tą liczbę dopełni. I zapiszę się złotymi zgłoskami w Bożym Królestwie. Ale pamiętajmy też, choćbyśmy bardzo długo ewangelizowali, ale jak tutaj czytamy, miałby nie być zbawiony cały Izrael, to nie dojdziemy do finału dziejów. I apostoł Paweł mówi, to jest ta tajemnica. Także to są dwa współzależne procesy. Cały Izrael, a także pełnia pogan. Chciałbym, żebyśmy tylko razem z prorokiem Zachariaszem popatrzyli, jak to możliwe. Jak to możliwe, że będzie zbawiony cały Izrael. Oczywiście mówimy o całym Izraelu w tym pokoleniu. Kiedy to będzie się działo? Ponieważ, no cóż,
Wielu, którzy w minionych wiekach nie uwierzyli, nie nawiązali żadnej relacji z Bogiem, to już było za czasów Mojżesza i było jasno powiedziane, bezbożni królowie i tak dalej, odcinani są od swoich ojców, nie spędzą, nie przejdą na łono abrahamowe. Więc nie w takim sensie, bo to by wypaczało zasady Bożego zbawienia, ekonomii Bożego zbawienia, ale cały Izrael w tym pokoleniu, kiedy nadejdzie ten Boży wyznaczony czas. I kilka szczegółów bardzo ważnych podanych jest przez proroka Zachariasza. I przeczytajmy parę zdań na ten temat, ponieważ one robią się coraz bardziej aktualne. W owym dniu, w jakimś przyszłym dniu, blisko Dnia Pańskiego, dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Gdzieś jest wcześniej powiedziane, zbiorę was, Ezechiela, 36 rozdział, nie zdążymy tego przeczytać, to jest paralelny tekst, ale warto, 24, 25 werset, gdzie o tym jest powiedziane, że Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Tam jest powiedziane, i pokropię was wodą czystą. To brzmi właśnie jak wspomniane tu dziś Stare Przymierze, ale wiemy, że ono okazało się nieskuteczne wobec słabości człowieka. Ja myślę tak, że to kropienie zamienia się w ogromne źródło, w potężną fontannę, można powiedzieć. Czy tam będzie literalna woda? Może tak, ale z pewnością to będzie dotyczyć każdego, kto przyjmuje oczyszczenie przez krew Mesjasza, tej żywej ofiary, raz na zawsze złożonej, tak jak dzisiaj zostało to powiedziane. I Bóg otworzył to źródło oczyszczenia na Golgocie. Izrael wejdzie w nowe przymierze. Jak będzie sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o stan ich serc? Werset 10 mówi tak, poprzedniego rozdziału. Popatrzmy na kontekst. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Duch łaski to jest dana przez Boga moc ku upamiętaniu się. Bardzo trudne to było przez wieki, a jednak takie coś nastąpi. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, jak opłakuje się tego szczególnego syna. W tamtych czasach jedynak był przedłużeniem rodu. Jeżeli nie było następnych kandydatów, dziedzictwo mogło przepaść. To była bardzo poważna sprawa. Więc jeżeli był jedynak, to od niego wszystko zależało w tym rodzie. Jego powodzenie lub upadek. Więc jeżeli ktoś taki umarł, to dla rodziny była o wiele większa tragedia niż to jest w dzisiejszych czasach. I oni powiedzą, i myśmy to stracili przez wieki. Ale dzisiaj poznaliśmy i wracamy dzięki Bożej łasce. Będą opłakiwać, gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie. Nie takie narzekanie, jak miało miejsce na pustyni, ale narzekanie w upamiętaniu. Jest takie hebrajskie słowo teszuwa, powrót. Powrót do Boga. Bo to jest istota upamiętania. Sypania prochu na głowę, rozdzierania szat. Żeby to prowadziło do powrotu do Boga. I będzie narzekał kraj, nie tylko Jeruzalem, ale cały kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród Natana osobno, jego kobiety osobno. Nie wiem, jaki jest tutaj taki głębszy sens tego oddzielenia, ale zakładam, że chodzi o to, żeby naprawdę znaleźć najdoskonalszy klimat do wejrzenia w siebie, jak syn marnotrawny, przejrzenia swojego życia, historii swojego narodu i zrewidowania tego wszystkiego przed Bogiem. Nic nie może przeszkadzać. Tu jest wymieniony ród królewski, ród Natana, prawda, czyli dom proroczy, ród domu Lewiego, całe kapłaństwo Izraela, obojętnie kto to dzisiaj reprezentuje. Chociaż spotkaliśmy właśnie człowieka, Żyda mesjańskiego, który jest w stanie wykazać swoje pochodzenie
z domu Dawidowego, bo to była bardzo szeroka rodzina. W czasach Jezusa w Betlejem mieszkało około 300 przedstawicieli tej rodziny, bardzo zubożałych. A przecież to był ród królewski. Dlatego Herod się bał, dlatego Herod niszczył właśnie z tej okolicy żydowskie dzieci, bo potencjalnie każdy z nich, będąc synem Dawidowym, mógł zagrozić jego władzy. Więc jeżeli nie mają tego poznania, to je będą mieli. On powiedział tak, my się już dzisiaj modlimy. Jest taki brat, on tam chyba ma nazwisko Koen. Koen to kapłan, prawda, czyli jest z rodu Lewiego, prawda, Lewi, Koen to są jedyne plemię, które można po nazwiskach poznać. Kon, no różne wariacje są. I mamy jeszcze jednego brata z plemienia Aszera bodajże, który reprezentuje jakby resztę Izraela. Mówi, chodzimy we trójkę i jeszcze jest takie grono w Jerozolimie, na Górę Oliwną, w różne miejsca i tam wspólnie błagamy Boga o przebaczenie grzechu naszego narodu. Król, kapłan i zwykły Izraelita. W symboliczny sposób. Więc kiedyś Bóg zaleczy wszystkie rany Izraela, zaleczy jego rozdarcie pomiędzy Judą a resztą plemion. I to również będzie należało do tego pojednania, które uzyskują w Mesjaszu. Bo on przecież był odrzuconym królem z rodu Dawidowego. Wtedy nieprzyjętym, ale będzie taki czas, kiedy cały Izrael właśnie po tym procesie, o którym tu czytamy, bo to jest przygotowanie ich serc do tego, żeby zawołali Baruch Abba, Beshem Adonai. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Niech to nastąpi. Niech to nastąpi jak najszybciej. Niech nasz Pan powróci. Jak powróci do nich, no to tym bardziej, może nie tym bardziej, ale w równym stopniu powróci do nas. Wspaniałe rzeczy tu są opisane. Przeliczyłem się troszeczkę z czasem. To nie jest ważne. Warto je czytać. Będzie ogromna gorliwość w tym, aby oczyścić ziemię Izraela z wszelkich fałszywych bóstw, z ducha nieczystości, mówi drugi werset 13 rozdziału. Zostanie on usunięte. Wszystkie imiona bałwanów. Takie globalne oczyszczenie. A jeśli jeszcze ktoś wystąpi jako prorok, oczywiście w domyśle fałszywy, wtedy jego ojciec i matka powiedzą, nie będziesz żył, bo mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Co za gorliwość. Ja nie wiem, czy naprawdę go przebiją. Ale będą gotowi to zrobić. Dlaczego? Bo stawką są nie tylko oni, ale cały naród i stawką jest Królestwo Boże. Co za gorliwość. A gdyby tak rody w naszej miejscowości były gotowe wołać do Pana, tak? Osobno. Albo w kraju. Gdybyśmy mieli takich modlicieli jak apostoł Paweł, który nawet tak daleko się posunął. Oczywiście tego akurat nie zrozumiemy, ale żeby chociaż w połowie. Może byłoby jeszcze inaczej. Nikt nie będzie przeoblekał się we włosiennicy, aby mamić, aby stwarzać pozory fałszywej religijności i na to nabierać ludzi. Będzie taki czas, że wobec tego powszechnego przebudzenia narodowego Izraela fałszywi prorocy okryją się hańbą. Nie będzie trzeba im nic udowadniać. To się stanie samo przez się oczywiste. Bo nagle każdy będzie doznawał ogromnego uświęcenia. A jeżeli ktoś go zapyta, co to za rany masz na piersi, on odpowie, to są rany, które zadano w domu moich przyjaciół. Ten fałszywy prorok. Jak to w domu moich przyjaciół? Przyjaciele nie zadają ran. Nie, to są moi przyjaciele. Odwrócili mnie od błędnej ścieżki. Te rany to tak naprawdę jest dzisiaj moje życie, bo inaczej bym był potępiony razem z całą resztą. Myślę, że tak trzeba by ten werset rozumieć. I w centrum tego całego potężnego narodowego odrodzenia Izraela jest ten wspaniały werset, którym możemy ten fragment zakończyć. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami wrogimi, które bezbożnymi, które wystąpią przeciw Jerozolimie. I w owym dniu jego nogi staną na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się. Jest to bardzo spójne z tym, co sam Pan Jezus powiedział. Stojąc właśnie na Górze Oliwnej, kiedy miał pójść do nieba,
nie wybrał żadnej innej góry, tylko właśnie tą proroczo głęboko znaczącą górę. Zabrał go sprzed ich oczu obłok chwały. Nie jakaś chmurka, obłok chwały Boża, zamieszkująca obecność, przyjęła go do siebie i okazało się, że on może tam wejść, że jego świętość, jego zmartwychwstałe ciało jest tak święte, że nie kłóci się z najwyższym standardem Bożej świętości, że to jest nasz arcykapłan, arcykapłan według porządku Melchizedeka, arcykapłan Izraela i ich król. I anioł powiedział, nie martwcie się, tak jak widzieliście, jak on tam odchodzi, tak wróci. Dlatego w innym miejscu czytamy. Oto Syn Człowieczy, tak, przychodzi na obłokach, a z Nim zastępy i anielskie, i tych odzianych w biały bisior. Może wielu z nas, jeżeli wcześniej Pan zabierze do siebie, stanowić będą ten wspaniały orszak. I spotkamy tamtą ocalałą resztkę Izraela. I tak będzie zbawiony cały Izrael i cała pełnia pogan. A jaka będzie to cudowna i wspaniała chwała dla naszego Boga. To dzisiaj niestety nie przyjdzie nam na myśl. Tego nasz umysł nie jest w stanie sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić. Amen.